Wielki polski mistrz nie żyje. Maszynka do bicia. Zmarł Henryk Kukier, były mistrz Europy w boksie. Nie żyje Henryk Kukier, trzykrotny olimpijczyk, mistrz Europy w boksie z 1953 roku w wadze muszej, sześciokrotny indywidualny mistrz Polski mający na swoim koncie 35 występów w reprezentacji kraju. W latach 50. minionego stulecia określany był maszynką do bicia. Urodził się 1 stycznia 1930 roku w Lublinie i tu w barwach miejscowej Lublinianki rozpoczynał pięściarską karierę, którą krótko kontynuował w Gwardii Lublin. W latach 1952-1957 był zawodnikiem Legii Warszawa, z którą 5 razy zdobywał drużynowe Mistrzostwo Polski, a ostatnim jego klubem była Avia Świdnik 1960-1961. W 1951 roku został akademickim wicemistrzem świata. Czterokrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Starego Kontynentu, zdobywając 2 medale, złoty w 1953 roku w Warszawie i brązowy 2 lata później w Berlinie Zachodnim. Trzykrotnie startując w Igrzyskach Olimpijskich Helsinki 1952, Melbourne 1956 i Rzym 1960, nie odnosił tam sukcesów. W meczach międzypaństwowych w latach 1951-1960 wygrał 25 walk, tylko 10 razy schodząc z ringu jako pokonany. W kadrze narodowej był pupilem trenera Feliksa Stamma, który stawiał go za wzór sportowej postawy i waleczności. W ciągu przeszło 14-letniej kariery stoczył 256 walk, aż 234 wygrał, jedną zremisował przegrywając 21. Najstarsi kibice z Lublina do dziś wspominają powrót mistrza Europy do rodzinnego miasta w 1953 roku, kiedy od dworca kolejowego przenoszony był na ramionach witającego go tłumu sympatyków sportu. Po zakończeniu zawodniczej kariery był m.in. trenerem Avii Świdnik i Lublinianki oraz kierownikiem wyszkolenia Okręgowego Związku Bokserskiego w Lublinie. Zasłużony mistrz sportu, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez wiele lat przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych uczestniczył w zbiórkach pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie. Od kilkunastu lat chorował na demencję, w ostatnim okresie przebywając w prywatnym ośrodku opieki i rehabilitacji pod Lublinem. Zmarł na koronawirusa. Autor: Andrzej Szwabe.